Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Skyblock. W dzisiejszym odcinku trochę bruku, by grindować w swoim grinderze. No i też trochę poogarniam itemy, bo już jest nowy sezon. I to, poprzenoszę parę itemów, później zobaczymy co później. Zobaczymy co dalej. Też sobie bym trochę zabezpieczył tę moją koblarkę. Też tak do staku dobiję i trochę to rozbuduję. W dzisiejszym odcinku będzie dźwięk z gry domyślny. Nie będę jakichś utworów dodatkowych nagrywać. Myślę, że w miarę sprawnie to w montażu pójdzie. No i co? Dzień już się kończy. Ktoś tam muta znowu dostał. Czacie. A ja tutaj dalej kobla grinduję. Okej, jest już tak. Próbuję to zabezpieczyć i też niedługo już będę musiał robić pola, bo widać mi się kończą się punkty głodu. Dość łatwo to się zabezpiecza, wystarczy tylko spłynąć i tam już byłem. Spłynąć i zablokować ten wlot wody. Też w moim skinie widać, że mam jakieś legendarne skrzydła. Troszeczkę to przeszkadza. Głównie to na prezentację ładnie wygląda. Bo już nie mogę sprintować niestety. No i co? Czekam teraz, aż te drzewa wyrosną. Już bym mógł nawet postawić kolejne. Przynajmniej na razie te podstawowe. Typowe. Chyba. I też nadmiar kobla będę sprzedawać zwykle w sklepie. O, już jest noc na serwerze. Nie w Minecrafcie, bo nagrywam w to w dzień oczywiście. No i co teraz następnie? Lepiej więcej chestów, więc po prostu teraz użyję więcej błonka. Nie wiem, jak postawię więcej sadzonek. Ten odcinek też pewnie będzie z Minecrafta, z tego serwera. To dalej obudowę drugiem. Jak wyglądają zwykle początki? Początki budowania tej powierzchniowej wyspy. Nie wiem, czy mówiłem wcześniej na odcinku, tutaj inaczej się dropią surowce. Nie przez zwykły cobble grinder, tylko przez taki łączony z lawą. Taki sposób, żeby się zwykły stone wytwarzał, nie bruk. No i tak to wygląda na tym serwerze. Że teraz w tym czasie już pole zrobię. Przynajmniej taki podstawowy.
Dawałe pastwisko na. Na chleb chociaż. Tą kolejną platformę zrobię na 7. Odtąd 1, 2, 3, 6. I niedługo już pewnie będzie dzień, bo słońce oddało mojej farmy w sumie, tak można to powiedzieć. I kobla powinno wystarczyć. I też fajnie, że w niego sadzono niektóre itemy, mi się dały. Więc nie zaczynam z pustym ekwipunkiem do końca. W sensie nie z samymi gwarantowanymi rzeczami. Więc zawsze jakiś plus. W ogóle wcześniej, na początku sezonu, nie było czegoś takiego. Item zapisywały. Całkiem fajnie. Plan serwera. Można w sumie kłaść dirta już. Więc to trochę nie. Najwyżej to przez. Dotąd. No i elegancko. Spróbujmy pierwsze drzewo pozyskać. O, za pierwszym razem się udało. W sensie za pierwszą sztuką Bonmila. Jeszcze trochę slotów w ekwipunku. No i bardzo dobrze. Dam sobie jeszcze, aż wszystkie sadzonki spadną. No i co? Wracamy do zbierania bruku. Też na tym serwerze jest taka arena mobów. Można jakieś drobne grody zdobywać. Że kiedyś nagram odcinek nawet. Oj, nawet jabłko się drobnęło. Generalnie na survivalu w Minecrafcie jabłka tak są potrzebne tylko do craftingu zwykłych złotych jabłek łączonych ze złotem. Ale na razie to nie będzie mi potrzebne. Nie wiem, czy w ogóle jest możliwość wejścia do endu na ten. Chociaż to by było ciekawe dość. No i tu drzewo będzie spadać.
No i dobra, jak na pierwszy odcinek to powinno wystarczyć. No to do zobaczenia w następnym odcinku.